Cześć, z tej strony Gustaw, a oto mój policyjny Ford Mustang z 2004 roku z V8 pod maską. A dzisiaj oprowadzę Was po tym samochodzie i opowiem, mam nadzieję, kilka bardzo ciekawych szczegółów na temat tego niecodziennego pojazdu. Przyjacielska rywalizacja między Dodge'em a Fordem. Ja im też będę wjeżdżał w kadr. Śmiało, śmiało, no jak już wjechałeś, to jedź. Wiele osób zdecydowanie zastanawia się, czy samochód tak wyglądający jest legalny w Polsce. Powiem szczerze, jako właściciel tego samochodu wielokrotnie otrzymywałem od wielu osób, które na przykład na stacji benzynowej zadawały mi takie pytanie i tak, takie oklejenie tego samochodu jest jak najbardziej legalne, gdyż prawo w Polsce zabrania tylko podszywania się pod naszą polską policję, a nasza polska policja nie jeździ w samochodach, które są biało-czarne. Natomiast myślę, to co jest bardzo istotne, to jest drugie pytanie, które ludzie zawsze mi zadają, kiedy widzą taki samochód. Czy ten samochód w ten sposób przyjechał ze Stanów Zjednoczonych? Otóż nie. Mustangi czwartej generacji nigdy, według mojej wiedzy, nie były używane jako radiowozy. Jedynie bardzo krótka seria trzeciej generacji Mustanga. Natomiast to, jak wygląda ten samochód, w dużej mierze jest dziełem poprzednich właścicieli tego samochodu, które zasadniczo używali tego samochodu jako zabawkę, która jeździła po różnych imprezach, zbierała pieniądze na domy dziecka i generalnie służyła tylko po to, żeby się pokazać i zrobić dużo hałasu, dużo wow. Natomiast ja jestem wielkim fanem właśnie czwartej generacji Mustanga i mam ten samochód dlatego, że to jest moja kolejna czwarta generacja. Szukałem czwartej generacji, której w Polsce jest bardzo mało, w fajnym stanie i to jest wyjątkowy samochód, gdyż to jest oryginalna na 40-lecie Mustanga wersja, tutaj zresztą jest logo na 40-lecie Mustanga i tylko w tym roczniku, czyli w roku 2004 Mustangi czwartej generacji wychodziły z takim znaczkiem. Oczywiście to nie jest jedyna różnica pomiędzy tym Mustangiem czwartej generacji, a innymi na przykład rok starszymi. Podstawowa różnica między tym samochodem a innymi samochodami nierocznicowymi to tak naprawdę jest pakiet stylistyczny. Bo w Mustangu nie było czegoś takiego, że jeżeli na przykład kupowaliśmy samochód na 40-lecie, to on musiał mieć V8. Można było kupić podstawową V6, ale w pakiecie na 40-lecie. Z różnic generalnie inne były kolory. No w tym samochodzie tego nie zobaczymy, bo jest oklejony. Ale były kolory, które nie były dostępne w innych Mustangach. Były także dosyć bogate opcje wyposażenia, których często nie można było mieć w podstawie, na przykład w podstawowym Mustangu. Natomiast myślę, że bardziej ciekawe od tego, czy to jest wersja 40, na 40-lecie, jest to, co to jest za samochód. Bo należy pamiętać o tym, że Ford Mustang czwartej generacji to jest ostatni rok, a teraz myślę, że wszyscy oglądający muszą się skupić na tym, że to jest ostatni rok produkcji tego samochodu. 2004 rok. Od 2005 roku już były zupełnie inne Mustangi. I mało osób ma świadomość, że ten samochód jest to samochód oparty na platformie Fox. To jest druga najdłużej produkowana platforma Forda ze wszystkich lat produkcji jakichkolwiek samochodów Forda. Samochód z 2004 roku, taki jak ten, był oparty. Oczywiście to jest platforma zmieniona, ale o taką samą platformę po pewnych modyfikacjach co samochód z 1978 roku. Więc to jest tak naprawdę żywa skamieniałość. Pod maską jest 4.6 V8, jak na 2004 rok i Amerykanów dosyć nowoczesny silnik OHC z jednym wałkiem w głowicy. Natomiast tu jest czterobiegowy automat. Samochód z 2004 roku ma całe cztery biegi. I ta skrzynia biegów, jak się łatwo domyślić, też nie jest najnowsza. A ten konkretny egzemplarz jest wyposażony w najmocniejszy dostępny do tego silnika i tej skrzyni biegów most ze szperą. I myślę, że to jest bardziej ciekawe niż to, że to jest po prostu wersja na 40-lecie Mustanga. Jeżeli ktoś się zastanawia nad takim Mustangiem, chciałby takiego Mustanga kupić czwartej generacji, to nie jest to samochód awaryjny, a bardzo dużą jego zaletą jest fakt, że tą platformę produkowano tak wiele lat. I na przykład zdarzają się takie przypadki, że jeżeli ktoś uważa, że ma za słabe hamulce, to z trzeciej generacji Mustanga da się przeszczepić hamulce do czwartej generacji Mustanga, na przykład do podstawowej generacji, do podstawowej V6 czwartej generacji da się przeszczepić hamulce z trzeciej generacji Kobry. Więc tutaj bardzo dużo można rzeczy przekładać pomiędzy tymi generacjami, bardzo dużo rzeczy jest wymiennych, a tak naprawdę mamy prosty, duży,
silnik V8, który jest bezawaryjny. Najsłabszym elementem całego układu napędowego tak naprawdę jest skrzynia biegów, która jest czterobiegowa i niekoniecznie lubi podnoszenie mocy. Natomiast most jest żywcem wyjęty z ciężarówki i to możemy pokazać, bo faktycznie, jeżeli ktoś nie zna amerykańskiej motoryzacji, to może się zdziwić, że w takim małym samochodzie, bo to jest samochód ważący 1450 kg, jest tak potężny most, który możemy kojarzyć z samochodów dostawczych albo ciężarowych, więc na przykład także tylne zawieszenie posiada kalamitki i normalnie, tak jak w starych samochodach lat 60., smaruje się kalamitki, więc w obsłudze ten samochód nie jest skomplikowany, nie jest bardzo awaryjny, a całą sytuację ułatwia fakt, że w Stanach Zjednoczonych do tego samochodu są niesamowite ilości części, łącznie z tym, że kiedyś miałem także Mustanga czwartej generacji z samego początku produkcji tego modelu i zastanawiałem się nad zmianą foteli. I do wersji japońskiej, którą posiadałem, która w ogóle była wyprodukowana tylko na eksport, była produkowana w tej wersji tylko 2 lata. W Stanach Zjednoczonych jest 11 modeli foteli, które pasują tylko do tej wersji. Więc w Stanach Zjednoczonych rynek na te samochody jest niesamowity, łącznie z tym, że na przykład to, co może zainteresować ludzi, którzy lubią bardziej współczesną motoryzację, są gotowe zestawy do przeszczepienia pod maskę 5.0 Toyota. Całkowicie gotowe z głowicami, z poduszkami silnika, ze wszystkim plug and play. Więc jeżeli tylko mamy odpowiedni budżet do tego samochodu, da się kupić absolutnie wszystko. Ile taki samochód jest wart? Ja nie lubię rozmawiać o pieniądzach, ale powiem tak. Mustangi czwartej generacji w Polsce są bardzo mało popularne, więc ciężko ten samochód jest jakkolwiek wycenić. V8, jeżeli znajdziemy w fajnym stanie, to jest oczywiście polift, czyli New Edge. Przedlifta możemy znaleźć na przykład za 30 tysięcy złotych już z tym silnikiem, bo przedlift miał i 4.6, a także starsze 5.0. Natomiast wersje specjalne, wersje rocznicowe, to już tak naprawdę ciężko jest określić wartość, bo tych samochodów jest bardzo mało. Taki samochód w fajnym stanie może kosztować 30-40, ale na przykład jeżeli mamy Cobrę albo jakąś inną limitowaną wersję, jeżeli ktoś zażyczyłby sobie 100 tysięcy, to też jest realna kwota. W związku z tym, że tych samochodów po prostu w Polsce jest bardzo mało, więc przy określaniu wartości takiego pojazdu ciężko się do czegokolwiek odnieść. Jeżeli teraz byśmy weszli na jakiś popularny portal aukcyjny, to mogłoby się okazać, że w całej Polsce V8-ek poliftowych jest pewnie kilka na sprzedaż, a każda jest w innym stanie. Plus część pewnie jest manualna, część jest z automatem, więc to bardzo utrudnia jakąkolwiek wycenę wartości takiego samochodu, szczególnie, że ten jest w tej wersji tylko w roku 2004, więc ja osobiście, jak śledzę ten rynek, ostatni rok nie widziałem żadnej sztuki do kupienia wersji na 40-lecie w Polsce, więc nie wiem tak naprawdę, ile ten samochód jest wart. Jeżeli chodzi o ilość wyprodukowanych egzemplarzy, bo takie pytanie też może się pojawić, co jest bardzo fajne w samochodach amerykańskich, to, że na stronach producentów bardzo często są wartości podane, ile jakich samochodów zostało wyprodukowanych. W wypadku takiego Forda, czyli mamy 4.6 V8, 4 biegi automat coupé, napęd oczywiście na tył, na 40-lecie, czyli w roku 2004, wyprodukowano około 30 tysięcy takich samochodów. Natomiast wielką tajemnicą jest, ile takich samochodów zostało do dzisiaj, bo jak wiele złośliwych osób mówi, że Mustang to, jeżeli nie jedzie prosto, to jedzie w kierunku drzewa, więc pytanie, ile ich jest dzisiaj, nie wiem, choć się domyślam. Elektryczny to może być czajnik. Jak widać, przenieśliśmy się do tyłu. Mustang czwartej generacji, najprostsze rozróżnienie. Jeżeli są dwa wydechy, to zazwyczaj jest V8, jeżeli jest jeden wydech, to jest V6. Tutaj, jak widzimy, jest V8, chociaż są tacy, którzy sprytnie robią tak, żeby tego nie było widać. Rzecz, której nie widać od razu. Tutaj nigdzie z tyłu nie ma loga Mustanga, jest tylko takie wytłoczenie. I w moim odczuciu to jest bardzo fajny akcent, bo tego po prostu, jeżeli się nie przyjrzymy, to tego nie widać od razu. I to jest taki fajny element. Pytanie, ile w nowoczesnych samochodach widzieliście na przykład takich wytłoczeń, bo myślę, że to jest fajna rzecz, a rzadko się już zdarza. Jak jesteśmy już na dole, to od razu, jeżeli spojrzysz pod spód, to tam widać ten wielki, sztywny most. I to jest kawał mostu, jak po prostu z ciężarówki. Legenda głosi, i tego nie jestem w stanie na 100% potwierdzić, ale legenda głosi, że te mosty właśnie z najmocniejszą szperą, najmocniejsze, najbardziej wytrzymałe, w Stanach Zjednoczonych są ofiarami różnych, nazwijmy to, złomiarzy, bo taki samochód po wypadku nie będzie drogi w Stanach Zjednoczonych. I zdarzały się takie sytuacje, że rozbite Mustangi kupowali
miłośnicy jazdy offroadowej, czy na przykład jeepów, i wyjmowali te mosty, bo są bardzo mocne. I powiem szczerze, do tego samochodu, który jest niewielki i lekki, ten most jest wybitnie przeskalowany. Nie potwierdzę tego na 100%, ale z informacji, które udało mi się uzyskać ze Stanów Zjednoczonych, te mosty wytrzymują nawet dwukrotne podniesienie mocy tego samochodu. Więc tak naprawdę, jeżeli chcemy podnosić moc, to ten most jest jedną z ostatnich rzeczy, które trzeba wymienić. Także jest jedna, druga jeszcze ciekawostka, jeżeli już jesteśmy przy tyle. Z tyłu, z racji tego, to też jest pewien minus tego samochodu. Platforma jest pierwotna, platforma z 1978 roku. Z tyłu jest zbiornik paliwa pod podłogą i z racji ograniczenia wielkości tej platformy nie dało się tutaj zamontować większego zbiornika paliwa. Tutaj jest mniej więcej 55 litrów zbiornika paliwa. Oczywiście jest to wartość do sprawdzenia w Stanach Zjednoczonych w galonach. Natomiast śmieszna sprawa jest taka. Ten samochód, jak każda V8, trochę potrafi spalić. I niezależnie od wersji, nawet jeżeli ktoś kupił sobie wersję najmocniejszą tego samochodu, mającą 390 koni, to i tak miał taki malutki zbiorniczek, więc efekt był taki, że 300 km w najmocniejszych wersjach do zrobienia to był już duży wyczyn. Tutaj jest trochę lepiej, ale te zbiorniki to po prostu ma się wrażenie, że trzeba tankować absolutnie co chwilę, bo on jest niesamowicie mały. Już kolejne generacje Mustangów, jeśli mnie pamięć nie myli, miały chyba 16 czy 17 litrów większy zbiornik, czyli już dużo bardziej rozsądny niż ten malutki, ale projektowany w 1978 roku. No to jest kolejna śmieszna amerykańska rzecz. Mamy duży, wielki, ciężki silnik pod spodem, więc dobrze by było, żeby maska była niezbyt ciężka. Utrzymasz aparat jedną ręką? Trzymam. Uwaga, puszczam. O Jezu! No więc Amerykanie stwierdzili, że... Za blacha. I on waży 1400 kg? Tak. Zaraz Ci wytłumaczę, dlaczego on waży 1400 kg. 1450, niektórzy mówią, że 1500. Żeby przód był bardziej dociążony, dociążono go blacho, taką gigantyczną maską, nie wiadomo po co. Ta podwórka się nawet ugina. Tak, bo to jest wszystko fabryka. Żeby było ciekawiej, tutaj możesz pokazać, to też jest fabryka. Tu jest wytłoczony Mustang. Kiedyś to wyglądało lepiej, no ale po ponad prawie 20 latach to wygląda gorzej. Kolejnego Mustanga mamy tutaj. Jeżeli ktoś byłby bardzo ciekaw i chciał liczyć, ile jest Mustangów w tym samochodzie, śpieszec odpowiedział, w całym samochodzie można znaleźć, jeśli mnie pamięć nie myli, 13 symboli Mustanga. Więc gdzie nie spojrzysz, tam jest Mustang, chociażby tutaj mamy 1, 2 i 3 przy otwarciu maski. Co jest ciekawe odnośnie tego silnika, to jest silnik, który był bardzo szeroko stosowany w Fordzie. Mogły na tym jeździć pick-upy F-150, ekonowany właśnie Ford Mustang, ale na przykład także Crown Victoria. Więc generalnie ta V8 była wszędzie. To jest dosyć, powiedzmy, że jak na tamten rocznik, podstawowa wersja, bo to jest 4.6 OHC. Teoretycznie powinno być tu 260 koni i około 420 Nm. Czasu spędzania od 0 do 100 km na godzinę około 8 sekund. No ale wiadomo, minęło 20 lat, może być różnie. Natomiast te silniki są niesamowicie trwałe, dlatego między innymi trafiły do amerykańskich radiowozów. Co jest także bardzo ciekawe. Tego silnika wyszło jakaś absurdalna ilość wersji, ja nie jestem w stanie ich policzyć, bo na przykład policyjna wersja ma mniej koni, ale ma inny układ chłodzenia. A ta ma więcej koni i to teoretycznie słabszy układ chłodzenia. Tych wersji było bardzo dużo, zależnie od rocznika, były różne stopnie sprężania. Natomiast co jest bardzo fajne w tym silniku, jeżeli chcieć mieć taką potrzebę i dosyć dużo pieniędzy, chociaż relatywnie tak naprawdę nie aż tak dużo, jakby się mogło wydawać, tu się bardzo fajnie podnosi noc. 260 koni, OHC. Wymieniamy głowicę na DOHC, przy okazji wypadałoby zmienić skrzynię na tą wzmocnioną i mamy nagle 305. Bardzo prostą wymianą tylko głowic. To jest seryjne 260 koni, nic tutaj poza układem wydechowym nie jest zmodyfikowane, więc zakładam, że dalej moc jest ta sama. Żeby było ciekawiej, wymieniamy wykorbienie, robimy 5.4. Żeby było jeszcze ciekawiej, wymieniamy głowicę na DOHC, wstawiamy tutaj kompresor, żeby było śmieszniej, kompresor Eaton 211, jeśli dobrze pamiętam, idealnie się tutaj mieści mimo niskiej maski. Nawet jest tak wszystko wymyślone, że osprzęt jest tak umiejscowiony, że nie trzeba go przekładać. Większość tego sprzętu wedle mojej wiedzy mieści się nawet przy kompresorze i nagle pyk, oczywiście trzeba wymienić skrzynię biegów, bo na tego na pewno nie przeżyje. Mamy ponad 350 koni. Niektórzy mówią, w tamtych czasach różnie się to mierzyło, około 390, natomiast po pewnych modyfikacjach można zrobić tutaj 400 koni. Więc ten silnik jest bardzo rozwojowy, natomiast chyba co jest najważniejsze, 4.6 OHC 260 koni jest bardzo bezawaryjny, więc najlepiej, żeby tak zostało. Tu jak będzie głośno, bo tym trzeba walnąć, żeby to się zamknęło.
Dlaczego on jest tak ciężki, tak lekki przy tak ciężkiej masce? Bo się okazuje, że to jest już plastik i to jest taki ogranicznik prędkości, że jak się jedzie za szybko, to się zaczyna unosić. Ale Amerykanie stwierdzili, że po co robić wszystko z jednego materiału? To już jest zupełnie co innego, zresztą to słychać. Żeby było śmieszniej, nagle okazuje się, że drzwi są z czegoś innego, dach jest jeszcze z czegoś innego, nagle tu się pojawia jakieś tworzywo i teraz uwaga, co wymyślili Amerykanie, czego ja kompletnie już nie rozumiem, ale wierzę w to, że mają swój sposób na temat. Mamy bagażnik, ciężki silnik z przodu, większość masy z przodu, więc fajnie byłoby dociążyć tył. No nic bardziej mylnego, bo tu się okazuje, że to nie jest metal, więc tu jest jeszcze bardziej odelżony tył, żeby jeszcze bardziej ten samochód chciał jechać bokiem niż prosto. Więc to jest dosyć zabawne. To, co ja lubię pokazywać, bo mogę sobie pozwolić na jakąś małą autoreklamę. Ja prowadzę taki kanał, który na YouTubie się nazywa Praktyczna Strona Motoryzacji i to jest samochód taki mój, którym mam jakąś taką odskocznię od tego, co robię na co dzień. Mówię o bagażnikach, o praktyczności w samochodach i tak dalej. To jest samochód, który praktycznie, no to jest bałagan, ale on nie ma bagażnika. Jak widzisz, tu jest mniej więcej 300-350 litrów bagażnika. Jest gigantyczny zderzak. To wycięcie jest takie, że w ogóle strasznie ciężko tu cokolwiek zmieścić, wejść do cokolwiek. Natomiast no Mustanga nie wymyślono po to, żeby przewozić nim meble, ale jest to jeden z najbardziej mało pakownych, że tak powiem, samochodów, jakie sobie można wyobrazić, bo już kolejne generacje Mustanga mają dużo, dużo, dużo większe bagażniki. To co, może rozgrzejemy samochód i go posłuchamy. To, co słyszycie teraz, to jest praktycznie fabryczny układ wydechowy z delikatnymi zmianami, więc tutaj w moim odczuciu jest całkiem fajnie. Chciałem go tak zachować, bo dzięki temu, że nie jest on bardzo głośny, da się tym spokojnie jeździć trasy. Nie jestem osobą, która używa samochodu sezonowo. Ten samochód jeździ cały rok. Wiele osób sobie myśli, że jak amerykański samochód, to przelot. Miałem kiedyś samochód na przelocie i po pierwszej długiej podróży myślałem, że umrę, bo to jest fajne przez 5 minut, 10 minut, godzinę, ale na przykład po dwóch godzinach, kiedy już nie wiesz, jak się nazywasz, to przestaje być fajne. Więc tu jest pewne rozwiązanie, które będę mógł Wam pokazać, jak samochód się rozgrzeje, które myślę, że jest ciekawe, a z całą pewnością mogę wszystkim takie rozwiązanie w tego typu samochodach polecić. Więc zaczniemy od praktycznie fabrycznego wydechu z delikatnymi modyfikacjami. Tutaj jest taka mała ciekawostka, że tu jest drugi dołożony układ wydechowy, a jego końcówki są dokładnie pode mną. Co jest? Dziurawy wydech. No coś się popsuło, panie władzo. Natomiast tutaj to jest kolejna rzecz, która wiele osób na to zwraca uwagę. Powiem szczerze, nie wygląda to zbyt estetycznie, ale to już nie moja wina. Tutaj były sygnały. I te sygnały mam cały czas w bagażniku i one pewną przyszłość jeszcze przed sobą mają, ale tego na razie nie będę zdradzał. Dach sam w sobie jest zabezpieczony antykorozyjnie, ale tak naprawdę to jest samochód, który w mniejszym lub większym stopniu cały czas jest pewnym projektem. Ja dużo rzeczy tutaj zmieniam, dużo rzeczy poprawiam. Rok poświęciłem, żeby on był w jak najlepszym stanie technicznym. Jeżeli chodzi o felgi, tutaj jest dosyć ciekawa historia. To są felgi 19-calowe. Jak przyjrzysz się, to zobaczysz, że przy tej 19-calowej feldze ta tarcza hamulcowa jest, no nazwijmy to, nie za duża. Oryginalnie te samochody, jeżeli miały V6 pod maską, to wychodziły na 15 albo na 16-calowych felgach, a V8 na 16, ewentualnie na 17, więc to jest dużo większa felga niż fabrycznie i to jest oryginalny amerykański drag. Natomiast poprzedni właściciel wpadł na taki pomysł, że wymienił całe zawieszenie w tym samochodzie i dlatego, jak się łatwo domyślić, to tak fabrycznie nie było, jest tutaj bardzo nisko, a tutaj wchodzi dokładnie paczka chusteczek, więc wszystkie progi zwalniające ja po prostu uwielbiam. Także prześwit jest gigantyczny, przynajmniej z przodu, tu jest też dokładka zrobiona, natomiast co można łatwo zauważyć, tył jest w ogóle przezabawny, bo to jest 19, tutaj fabrycznie są trochę mniejsze hamulce niż z przodu, no one się już niestety kończą powoli, ale zobaczcie, jak mikroskopijna jest ta tarcza hamulcowa w stosunku do 19-calowej felgi i tak naprawdę w kwestii hamowania podczas jazdy tym samochodem ratuje go waga, bo gdyby on był cięższy, to byłoby średnio.
Tutaj, jeżeli masz takie bardzo dobre umiejętności operatorskie, jesteś w stanie to zauważyć, zauważysz część tego, co zostało tu zmienione. Ta czerwona sprężyna i tam jeszcze amortyzator, to nie jest fabryczny. To jest właśnie to, co powoduje, że ten samochód jest zdecydowanie niżej niż fabrycznie. Jeżeli kogoś to interesuje, ten samochód ma dokładnie 1,30 m wysokości. Czyli jakby na przykład wziąć jakiegoś dużego amerykańskiego pick-upa, to by się zmieścił pod maską. Jak typowo w amerykańskich samochodach, bardzo często samochód musi wyglądać, a niekoniecznie jeździć. Ten wlot absolutnie nie służy do niczego i tak naprawdę nie jest wlotem. Zabawne jest to, że one są tak dobrze przyklejone fabrycznie, że większość użytkowników czwartej generacji po prostu przykleja je na klej do szyb, po prostu go odfrunąć. I tak samo jest z przodu, że to, co powinno być teoretycznie wlotem, w V8-kach było to normą, w V6-kach można było sobie dokupić, że mam V6-kę, ale mam wlot. To też się trzyma mocno średnio, to jest ogranicznik prędkości. I musimy mieć świadomość, że ten samochód nigdy nie został zaprojektowany do jeżdżenia długo z dużymi prędkościami. Dlaczego? No bo to się potrafi podnosić. Ale jak widać, wycieraczki w żaden sposób niczym nie są osłonięte, więc jak się jedzie szybko, to one zaczynają się ruszać, bo nie mają ani żadnych, nie są ani schowane jak w nowoczesnych samochodach, ani nie mają żadnego opływu aerodynamicznego, więc jak się mniej więcej 135 na godzinę, ja wiem, że wtedy tyle jadę, 80 mil, nie patrzę na prędkościomierz, bo widzę, że zaczynają mi się ruszać wycieraczki. Wiele osób nie wie, że w ogóle w 2004 roku może coś takiego być. Lusterka w żaden sposób się nie składają. Więc jeżeli o coś zaczepisz, przyrżniesz, no to całe lusterko jest do wymiany, bo ono po prostu pęknie. Nie da się go złożyć, a żeby było jeszcze śmieszniej, w przedliftach się składają. Dlaczego? Nie wiem, bo Ameryka tak sobie wymyślili. Wsiadaj, a ja skoczę od strony pasażera. Jest old school, ojej, jakie miękkie siedzisko. I to jest siedzisko, które było przeszyte i wypełnione na nowo, więc ono jest w ogóle niewysiedziane, bo Mustang tak naprawdę chyba nigdy do końca... Nie możemy patrzeć na to, że to jest samochód stricte sportowy. Na przykład kierownica, przy którą siedzisz, jest wielka. Ta kontrola trakcji jest jednym z powodów, dla którego Mustangi uznawane są za samochody, które się rozbijają na lewo i prawo. Lepiej się jeździ tym samochodem bez kontroli trakcji niż z kontrolą trakcji. Dlaczego? To jest bardzo wczesny rodzaj kontroli trakcji. Mam wrażenie, że w tym samochodzie ta kontrola trakcji była tylko dlatego, że w 2004 roku musiała już być kontrola trakcji. I cała kwestia polega na tym. Wyobraź sobie, że jedziesz sobie gdzieś, nawet załóżmy na torze, jedziesz sobie szybko w zakręcie, ten samochód jest obniżony, więc on się nieźle prowadzi, jedziesz sobie szybko w zakręcie i łapiesz lekki uścisk, ale nie taki, że ci obraca, tylko coś czujesz, że się zaczyna dziać z tylną osią. No więc normalnie albo utrzymywałbyś gaz, ewentualnie byś go lekko odjął, żeby złapać tą trakcję i jechałbyś dalej w tym zakręcie. Co robi kontrola trakcji? Kontrola trakcji w takiej sytuacji, kiedy jest włączona, jedziesz sobie w zakręcie, jedziesz sobie, jedziesz, jest uścisk, ona się zastanawia i nagle odcina ci gaz. Przez co masa samochodu idzie naprzód, jak idzie naprzód, tył jest odleżony i się obraca. I podejrzewam, że między innymi dlatego tak wiele samochodów, tych Mustangów w Stanach, mówi się, że ktoś to do a Mustang, czyli wymustangował gdzieś, bo właśnie ta kontrola trakcji działa tragicznie i miałem samochód, który nie miał fabrycznej kontroli trakcji, to działa wtedy dużo, ale to dużo lepiej. Jak ten samochód po prostu nie ma kontroli trakcji, jesteś zdany sam na siebie. A druga sprawa, nie należy zapominać, Mustang zawsze w Stanach Zjednoczonych był samochodem tanim. W związku z tym, że był samochodem tanim, no to młodzi gniewni kupowali tani samochód z dużym silnikiem, bo w Fordzie można było mieć największy silnik i zero wyposażenia. No i wtedy młody gniewny, nie znając swoich umiejętności, z samochodem, który ma dużo masy z przodu, a mało z tyłu, i napęd na tył, i sztywną oś, która, jak wiemy, no, jest dosyć pewnym archaizmem i nie ułatwia jeżdżenia w zakrętach, rozbijał się o najbliższe drzewo. Przebieg jest w milach czy w kilometrach? Tak, to są mile i to, z tego co wiem, to są oryginalne mile. Wow. Natomiast z tego co ja się orientuję na temat tych silników, szczególnie jeśli chodzi o radiowozy. Radiowozy mają fajną rzecz, bo mają dwa liczniki. Licznik roboczo-godzin silnika, jak w maszynie rolniczej, tam się olej wymienia co roboczo-godziny, a nie co przebieg, i licznik przebiegu. Zdarzają się radiowozy, które są jak najbardziej sprawne, które mają 300, 400, 500 tysięcy mil z tym silnikiem, więc przy dobrym utrzymaniu naprawdę ten silnik może być długowieczny, pod warunkiem, że nie pałujemy go cały czas na zimnym i go nie torturujemy.
Myślę, że wiele osób teraz zastanawia się, ile taki samochód pali, że to jest jakaś fanaberia. Wielki silnik V8, amerykański samochód, pewnie pali jakieś niebotyczne ilości paliwa. Okazuje się, że nie. Tutaj mamy wlew do paliwa. Nigdy nie było w tym samochodzie gazu i nigdy w tym samochodzie gazu nie będzie. I teraz uwaga, zapięty tempomat 120-130, to jest między 10 a 11 litrów na setkę. W mieście przy normalnym jeżdżeniu, na spoty, na zloty, z powrotem i ten żadnego gazowania, normalna jazda, to jest równo 16. Wielkie dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A ja mam nadzieję, że Buczo da się namówić, jak już będzie piękna pogoda, żeby przejechać się ze mną tym samochodem, a może nawet dam mu poprowadzić, bo to jest samochód, którym zdecydowanie trzeba jeździć, a nie opowiadać.